Miasto twórczych inspiracji. Jasne, że Częstochowa. Happy TV. Dzisiaj jest z nami pan Krzysztof Kasprzak. Nasz gość specjalny, który w tym roku otrzyma Złotą Rybę, nagrodę honorową za to, że od wielu lat zbiera materiały archiwalne i pokazuje częstochowianom, jak wyglądało to miasto przed laty. No właśnie, panie Krzysztofie, widzieliśmy dzisiaj film z lat 90. Kolejna produkcja. To jak? Kolejna produkcja, lata 60. i 50. Mamy już gotowe materiały, przygotowane. Trzeba je jeszcze zeskanować. No, scenariusz napisać, Zbisław siedzi teraz i pisze nad tym scenariuszem, no i oczywiście zmontować. Premiera ma być w grudniu tego roku w Klubie Politechniki. Składamy bankom milionowy albo dwumilionowy, co prawda kiedyś to było normalne, no dzisiaj już zapomnieliśmy, że takie banknoty były, no ale wtedy jesteśmy milionerami, jak już mamy ten film. Tak, właśnie pamiętam, jak dostałem ten film, bo ten film też jest w konkursie, dostałem 20 milionów łapówki przy zgłoszeniu. Przepraszam. Pomyślałem, no mało, to daje teraz łapówkę dyrektorowi, żeby festiwal się dostał do konkursu. Więc zdałem się złapać rybę na tą przynętę. Nie, to taki żart. Film oczywiście jak najbardziej zasługuje na to, żebyśmy go oglądali i podziwiali. My mieliśmy tę okazję zobaczyć film na dużym ekranie, ale gdyby ktoś z Państwa chciał taki film mieć na swojej półce i wracać do niego, to mamy dobrą informację, bo ten film można nabyć w kilku miejscach w Częstochowie. Panie Krzysztofie, gdzie taki film można kupić? Taki film można kupić w informacji turystycznej w Częstochowie w Trzeciej Alei. Można kupić w centrum handlowym na Jagiellończykach, na promenadzie, ale także w innych miejscach w Częstochowie. Złota Ryba powędruje w ręce pana Krzysztofa już w niedzielę o godzinie 17 w Filharmonii Częstochowskiej na wielkiej gali zakończenia 14. Festiwalu Filmów Optymistycznych. Powiedziałem trochę niewyraźnie, ale myślę, że w naszej telewizji to przejdzie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. W jaki sposób dociera Pan do tych materiałów? Bo już Pan wspomniał, że to trwa i trwa, tylko jaka jest technologia pozyskiwania? Czy po prostu Pan wie, że coś takiego istnieje? Czy może rozpuszcza ludzi wśród znajomych? Czy poprzez jakieś ogólne ogłoszenie? Czy po prostu systematycznie Pan przegrzebuje różne archiwalia, półki, aż na coś natrafi? To jest tajemnica. Miasto twórczych inspiracji. Jasne, że Częstochowa. XIV Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych w Częstochowie.